trzy karetki i coraz więcej chorych, w Częstochowie pojawił się spory problem z transportem pacjentów zakażonych koronawirusem do szpitali z wolnymi łóżkami. Tutejsza stacja pogotowia ratunkowego dysponuje zaledwie trzema karetkami transportowymi. Jak podkreślają medycy, sytuacja robi się naprawdę poważna. Ilość karetek transportowych była zakontraktowana, powiedzmy, na czas pokoju. W dobie nasilonej pandemii, przy wzroście liczby zakażonych, wzrasta ilość hospitalizacji, a w związku z tym ilość transportów. Drugi taki czynnikiem, który niekorzystnie oddziałuje, to jest czas realizacji tych transportów. A w obecnej sytuacji czas realizacji transportów międzyszpitalnych jest niestety bardzo długi. Odległości to jedno, a mała liczba wolnych łóżek w szpitalach to drugie. Sytuacja by wyglądała inaczej, gdyby tutaj na terenie miasta była dostateczna ilość miejsc dla osób zakażonych koronawirusem, to wtedy te transporty byłyby krótsze. Ten czas oczekiwania na znalezienie miejsca też by był zupełnie inny i jakby ta ilość miejsc była właściwa, to też po prostu nie byłoby takiego problemu. Władze Częstochowy liczą teraz na pomoc rządową. W ostatnich dniach przedstawiciele Częstochowskiego Urzędu Miasta wystosowali prośbę o zwiększenie transportu międzyszpitalnego do wojewody śląskiego, a z uwagi na coraz większą liczbę pacjentów w ciężkim stanie także o możliwość delegowania lekarzy do takich transportów. Decyzję wojewody powinniśmy poznać w najbliższych dniach.